Dzień z Republiką, kolejna część naszego programu i kolejny gość. Witam pana Jana Piekło, byłego ambasadora Rzeczpospolitej na Ukrainie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W związku z wojną trwającą już wiele miesięcy, chyba nikt się nie spodziewał, może poza niektórymi ukraińskimi analitykami wojskowymi, że to może tyle trwać. Wraz z tą wojną zadajemy sobie pytania coraz częściej o użycie broni jądrowej przez Rosję. Takie groźby pojawiają się zawoalowane albo nawet i niezawoalowane w niektórych wypowiedziach rosyjskich polityków. Ja spotkałem się z takim scenariuszem, który kilku komentatorów znających nieco sprawy międzynarodowe i Rosję nakreśliło. I chciałbym, żeby pan ambasador się do tego scenariusza odniósł. Mianowicie, że w tej chwili Putin jeszcze nie jest gotowy, czy szerzej, Rosja jeszcze nie jest gotowa nawet mentalnie do użycia broni jądrowej, dlatego że wciąż jeszcze liczy na wygraną w polu z środkami konwencjonalnymi. Tam jest pewien mit ofensywy zimowej. Tak? Przyjdą mrozy, step zostanie skuty lodem i front ruszy, jak to oni mówią. Front oczywiście rosyjski. Natomiast wedle tego scenariusza miałby się ta cała ofensywa zimowa posypać, jak wszystko, co, lub prawie wszystko, co Rosjanie do tej pory od 24 lutego przedsiębrali na Ukrainie. I po porażce tej zimowej ofensywy, kiedy właściwie już wszystkie metody konwencjonalne nacisku zostaną wykorzystane, wtedy być może Rosja dojrzeje, czy przywódcy Rosji dojrzeją do takiego desperackiego ruchu, jak użycie broni jądrowej przeciw Ukrainie. Jakby pan ocenił taki właśnie scenariusz, jego prawdopodobieństwo? No po pierwsze, należy zachować nadzieję, że może Putin już nie będzie w stanie wydać odpowiednich rozkazów, bo po prostu go nie będzie. Nie będzie go na Kremlu. To oczywiście jest być może rodzaj wishful thinking, pobożnego życzenia w tej chwili z mojej strony, ale ja myślę, że nie tylko ja o tym myślę i myślą również o tym niektórzy Rosjanie. Ponieważ to jest dla Rosji w tej chwili katastrofa, problem. Co do zimowej ofensywy, no to najwyraźniej widać, że Rosjanie jednak przegrywają na froncie, że nie udaje im się w tej chwili ruszyć z kontrofensywą, że się wycofują, że Ukraińcy są w stanie kontrolować wszystkie mosty na Dnieprze, tam w okolicach Chersonia. No i jest jeszcze jedna taka dość elementarna sprawa. Oczywiście Putin groził, jego otoczenie grozi użyciem wojny, znaczy użyciem broni jądrowej i zastosowaniem broni jądrowej w wojnie. Natomiast no to by było zdecydowanie złamanie pewnego tabu, które obowiązuje od użycia broni jądrowej w Nagasaki i Hiroshimie. To by Putina naraziło na dystans ze strony Chin, ze strony Indii, ponieważ to wtedy naraża na szwank ich interesy. Poza tym no, jakoś nie wydaje mi się, żeby armia rosyjska, która jest tak strasznie krytykowana w tej chwili przez takich ludzi z otoczenia Putina, którzy nie są z żołnierzami, ale są właściwie bardziej. Jeden jest przywódcą kryminalnej grupy Wagnera, to jest Prigozhin, a drugi to jest Ramzan Kadyrow, który jest właściwie prezydentem Czeczenii. Mhm. Ci ludzie wpływają na Putina, nie armia. Natomiast jeżeli armia by dostała taki rozkaz, bo to jest procedura, to nie jest tak, że Putin sobie może sam nacisnąć guzik, to może być po prostu niewykonane i tyle. I jednocześnie może być też tak, że
tam jest myślenie, przynajmniej jest myślenie w środowiskach wojskowych, że użycie broni jądrowej może być obosieczne. To znaczy, może przeszkodzić również w ewentualnej ofensywie rosyjskiej, a jak wiatr powieje w niewłaściwą stronę, no to może spowodować znaczne straty po stronie rosyjskiej, skażenie terenu. Więc to nie są żarty. No mówimy o pewnych racjonalnych argumentach, które przemawiają przeciwko tej użyciu tej broni, ale jednak w sytuacji, gdy człowiek jest bardzo zdesperowany, a Władimir Putin i jego otoczenie może się znaleźć po kolejnej przegranej, gdy kolejny plan się nie powiedzie, właśnie ta mityczna ofensywa zimowa, mogą przestać kierować się racjonalnymi przesłankami w swoim działaniu, tylko wykonywać ruchy irracjonalne. Rzeczywiście mogą, natomiast Putin... Ufajmy, że tak nie będzie. Nawet nie to. No, są właśnie również w miarę logiczne przesłanki, że tak się nie stanie, a poza tym jest jednak też i determinacja sojuszników. Jest jasny komunikat z Waszyngtonu. Były przeprowadzone rozmowy z Szojgu w tej kwestii, co czeka Rosję w przypadku użycia broni jądrowej. To prawdopodobnie nie będzie również użycie broni jądrowej, ale to będzie niszczące uderzenie, które spowoduje zniszczenie floty czarnomorskiej, zniszczenie punktów dowodzenia i być może również atak na Kreml. A bomba zwana brudną bombą, która pojawia się w komentarzach i w groźbach też od 24 lutego, od kilku dni pojawia się dużo częściej. Co ciekawe, w wypowiedziach obu stron, to znaczy zarówno strona rosyjska oskarża Ukrainę o próby, przygotowanie do użycia takiej właśnie brudnej bomby, jak i strona ukraińska twierdzi, że taką bombę przygotowują, jej detonację, odpalenie przygotowują Rosjanie na terenie Ukrainy. No i też spotkałem się z takim komentarzem, że skoro obie strony w ten sposób mówią, to znaczy, że już jest blisko użycia, że ta brudna bomba zostanie użyta. I tutaj trzeba pamiętać, że obie strony mają środki, żeby coś takiego stworzyć i użyć. Pytanie tylko po co? No po pierwsze, Ukraina nie ma zamiaru używać brudnej bomby, bo to by ją po prostu pozbawiło wsparcia i pomocy Zachodu i na pewno to na bieżąco wszystko konsultuje z sojusznikami, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle teza nieco absurdalna. Natomiast co do Rosji, tak, jak najbardziej. Rosja może w tej chwili dokonać prowokacji z użyciem czy to brudnej bomby, czy niekoniecznie brudnej, tylko czystej bomby pocisku nuklearnego. I może próbować oskarżyć o to Ukrainę. Już się pojawiały oskarżenia pod adresem Ukrainy, że Ukraina posiada w swoim arsenale broń nuklearną, którą, jak pamiętamy, oddała po podpisaniu budapeszteńskiego memorandum i że coś takiego chce zrobić. Jeżeli Rosja mówi, że coś takiego chce zrobić kto inny, to znaczy, że po prostu... To już prawie ona... na pewno przygotowuje sama tego rodzaju działania. Dokładnie. Jeszcze jest jeden nowy element, który się pojawił, który jest elementem już kompletnie odlotowym i absurdalnym. To jest wersja, że no to jest wypowiedź oficjalna polityków z Rady Bezpieczeństwa i również Ramzana Kadyrowa, że należy rozpocząć święty dżihad prawosławny przeciwko satanizmowi i zdesatanizować Ukrainę, która jest zarządzana bezpośrednio przez szatana. Jak pamiętamy, wielkim szatanem no to zawsze był, przynajmniej w dżihadzie irańskim, no to były Stany Zjednoczone, to był Waszyngton. Więc pojawia się element mocno absurdalny, ocierający się o śmieszność, gdyby to też nie było tragiczne. Ale to jest coś więcej niż bomba nuklearna czy pocisk z głowicą jądrową. To jest element logiczny, który zakłada to, co kiedyś
cały czas zresztą, co prowadzi fundamentalizm muzułmański, czyli dżihad. Rzeczywiście próby są sklecenia jakiejś ideologii religijnej od strony rosyjskiej czy pseudoreligijnej. No problem w tym, że część żołnierzy jest muzułmanami, część przynajmniej nominalnie prawosławnymi. I stworzenie tutaj jakiegoś jednolitego frontu może być trudne. Zwracają na to uwagę zresztą rosyjscy, tacy, nazwijmy to, turbopatrioci, tak, krytykujący Kreml za opieszałość, za nieudolność, tacy jak chociażby Igor Girkin, którzy też twierdzą, że brakuje tego elementu ideologicznego, religijnego, że jest go zbyt mało, że ci Rosjanie i mieszkańcy innych republik federacyjnych nie do końca wiedzą, po co tam są na Ukrainie, że nie wiedzą, jak, co stoi za nimi, jaka siła, jaka ideologia. Nie wydaje się chyba, żeby próba tej desatanizacji, rzeczywiście groteskowa, miała teraz stworzyć taką nową ideologię, która porwie rosyjskich żołnierzy. No, raczej jest inna siła, która porywa rosyjskich żołnierzy z pola walki. To jest chęć przeżycia i wola ewentualnego poddania się. To jest raczej ta siła życia. Natomiast no, to jest próba w tej chwili stworzenia rzeczywiście, tak jak pan redaktor to już zauważył, czegoś na kształt takiej symbiozy rosyjskiego prawosławia z elementami islamu i stworzenie coś na kształt świętej wojny w obronie jakichś wspólnych wartości, które są jeszcze nie do końca zdefiniowane. Jednocześnie Rosja zbliżyła się bardzo mocno militarnie, politycznie z Iranem, który też zajmuje taką dość ciekawą pozycję. Szyicki Iran zajmuje ciekawą pozycję wśród krajów muzułmańskich. Jakie to może pociągnąć za sobą konsekwencje, zdaniem pana ambasadora? Rosja zawsze dobrze żyła z krajami arabskimi, sunnickimi. Teraz to zacieśnienie relacji z szyickim Iranem. No bo ten sunnicki wątek się troszeczkę wyczerpał, więc trzeba pójść po linii pewnej wspólnoty interesów. To jest właśnie walka z wielkim szatanem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. No a jeszcze na dodatek Iran przeżywa w tej chwili głębokie problemy związane również z teologią, czyli to są demonstracje, próby obalenia reżimu ajatolachów, to są tragiczne śmierci, to są protesty kobiet, młodych dziewcząt, które są bite przez policję. Więc to by świadczyło szukanie za wszelką cenę jakiegoś wspólnego mianownika i stąd pewnie taki szaleńczy pomysł. Ciekaw jestem, jak to jeszcze Putin wkomponuje Koreę Północną, która zdaje się no, jest religijnie nie w tych strefach. Zupełnie nie w tych strefach. Chwalili się, że tam 102% jest społeczeństwa ateistami. No oczywiście żartuję w tym momencie. Jeszcze ostatnia kwestia. Izrael. Izrael, który swego czasu dość dobrze współpracował z Rosją, co ciekawe. No w tej chwili ta współpraca chyba mocno podupadła. No, ja nie wiem, czy tak bardzo mocno, bo jednak te stosunki izraelsko-rosyjskie są mocne i agentura rosyjska jest wszechobecna, również w Izraelu, zresztą nie tylko. Natomiast interesujące jest to, że Iran już zadeklarował przekazanie informacji, dowodów na temat irańskiego pochodzenia tych dronów z Iranu Bidenowi. I stała się rzecz przedziwna. Akurat nie w szyickiej, tylko w sunnickiej części Iranu
doszło do zamachu na dwie osoby, które były odpowiedzialne podobno za dostarczanie dronów produkcji irańskiej w Rosji. A wiemy, że izraelskie służby specjalne potrafią takie rzeczy robić. Zdecydowanie tak, więc właściwie trudno jest mieć wątpliwości, kto stoi za tą akcją, ale to jest już właściwie opowiedzenie się Izraela po właściwej stronie. Jednej konkretnej stronie. Panie ambasadorze, ja bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej telewizji. Jan Piekło był moim i państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. A my czekamy na kolejny serwis informacyjny, który poprowadzi dla państwa Piotr Kieraga.